Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcineczku, gdzie przedstawiam samochód widzów. Dzisiaj jest ze mną Piotrek. Cześć Piotrek. Cześć. Opowiadaj, co tutaj masz za samochód? Porsche Cayenne pierwszej generacji, licznik 2004. Jest to wersja 3.2 VR6, stylizowana na wersję turbo. Docelowo będzie to wersja turbo, tylko że 3.2 i moce rzędu plus 600 koni, ale buduje się na razie silnik, także to teraz, niedługo. To teraz może być takie, może nacząć takie pytanie, czemu nie od razu kupić turbo? Ponieważ wersja 3.2 jest mniej awaryjna, bo z silnikami 4.5 są mega problemy, jeśli chodzi o tuleje cylindrowe i tego typu rzeczy, także wolę wersję 3.2 i ją po prostu uturbić i będzie to lepiej jechać, bo jest lżejsza i też ma dźwięk niepowtarzalny. I będzie teoretycznie tańsza w serwisowaniu od takiego 4.5? Tak, myślę, że będzie tak, ponieważ ma właśnie żelizny blok i ten właśnie problem z tulejami odchodzi od użytkownika. Jasne. Jak długo posiadasz ten samochód? Samochód posiadam od 8 miesięcy. Ogólnie, powiem wprost, nie jest to żadna igiełka, ale powoli robię z niej igłę, bo lubię, jak jest wszystko na tip-top. Także jeszcze trochę i naprawdę będzie egzemplarz, można powiedzieć, idealny. Czyli wolałeś kupić taki samochód, gdzie będzie coś do poprawienia, porobienia? Tak, dokładnie. I sobie samemu porobić. Tak, dokładnie. Lubię sobie sam grzebać przy samochodach. Aha, i to także, dlatego, tak? Także po prostu lubię zabawki, przy których można popracować. A myślę, że to jest samochód idealny, żeby popracować nad tym. No bo koszty serwisowania są jakie są, a jeśli nie jest ktoś mechanikiem, no to mówię z góry, nie polecam, bo koszty serwisowania i usług, no, pochłoną człowieka z wszystkich pieniędzy, jakie się ma. Bardzo łatwo jest przewyższyć wartość samochodu naprawiając. Dokładnie, o to właśnie chodzi. W sumie też chyba te ceny tych samochodów nie są zbyt wysokie, takich właśnie mniej zadbanych egzemplarzy, z tego względu, że po prostu nie stać ludzi jest na utrzymanie. Tak, dokładnie. W Polsce było tak, że ludzie kupują właśnie te samochody, jeżdżą, póki wszystko jest ok. Jak zacznie się psuć, to wtedy najlepszą metodą jest sprzedać za grosze, niech martwi się ktoś inny, tak? No mówię, no jak ktoś się nie boi, to jak najbardziej, nie? Jeśli sam coś robi, no to tylko się cieszyć, nie? Bo może fajne auto wyrwać w dobrych pieniążkach. Pewnie. Jeszcze jak ma smykałkę, tak jak ty, może sobie sam robić, to pewnie. No oczywiście, że tak. Pewnie. Opowiadaj, co tu jeszcze masz, bo wiem, że wspominałeś poza nagraniem o felgach, że są jakieś tak, inne. Tak, felgi ma wrzucone z wersji Gembala GT750, 22-calowe, na oponach niskoprofilowych, jak na ten pojazd. Hamulce Brembo, z przodu 6-otłok, z tyłu 4-otłok. Dorzuciłem mu właśnie ten pakiet turbo, w sensie zderzak przedni, maska, zderzak tylny, wydech. W środku są wrzucone drewniane dekory. Tunel jest w pełni skórzanej wersji. Oryginalnie był, czy ty to oryginalnie była wersja taka, coś nie wiem, to też jest chyba skóra, ale to jest ala skóra. Aha. Ale wrzuciłem właśnie z topowej wersji, bo będzie robiona na wszystko, co jest topowe, co nie? Okej. Okay. No bo turbo w sumie był, od razu wychodziło w takich topowych wersjach? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Było dużo fajnego wyposażenia, ale też nie było, że tak powiem, topu, nie? Mi na przykład do turbo będzie brakować jedynie hamulców ceramicznych, ale za to wrzucam sobie Rottingery Sporty, takie jak tutaj mam z przodu wrzucone, myślę, że to też będzie hamować dosyć dobrze. Ale ceramika na co dzień chyba nie jest też dobrym rozwiązaniem, to chyba bardziej na tor? Nie wiem, nie wypowiem się na ten temat, ponieważ nie miałem w żadnym aucie ceramiki, także nie mam zdania. Okej, okay, okej. Okay. Co mogę jeszcze powiedzieć? Samochód jest na pneumatycznym zawieszeniu. To jest zawieszenie fabryczne. Bywają problemy z zaworkami zwrotnymi na miechach, ale to nie są duże koszta, bo jeśli robi się samemu, no to taki zaworek kosztuje około 100 zł, przychodzą 4, wymienia się zaworki, jest wszystko ok. A ile czasu spędziłeś, żeby je wymienić? Dużo to jest pracy przed tym? Wyciągnięcie jednego miecha to jest około 1,5 godziny. Można też wymienić to na samochodzie, ale moim zdaniem lepiej jest wyciągnąć cały miech po prostu, bo można też łatwo ukręcić ten zaworek, a jak się go ukręci, no to już jest dość duży problem. Czyli co, w pneumatyce częściej padają zaworki niż same amory? W pneumatyce miechy to są raczej bardzo trwałe elementy. Najczęściej padają miechy i po latach już kompresor wymaga regeneracji. Okej. Ale remont kompresora to jest dziecinnie łatwy. Jak ktoś miał na przykład za dziecka motorowery, to jest bardzo podobny remont, bo kompresor składa się z takiego małego tłoczka, cylinderka i po prostu pracuje to jak mały silnik na sucho. Czyli taki kolejny silniczek masz dodatkowy. Dokładnie. I tak to właśnie działa.
Okej, okay, z tyłu widzę ten pakiet turbo, masz napis Cayenne Turbo, zderzak, tak? Zderzak jest turbo, dolna część zderzaka i to jest właśnie przedliftowe wydechy są, które różnią się od wersji Turbo S, że ma Turbo S ma takie, jakby powiedzieć, eliptyczne wydechy, a to jest właśnie typowy przedlift, bo ma być stylizowany na wersję turbo przedliftową, tak jak w filmie Komórka, nie wiem, czy tam widzowie kojarzą, czy nie. Myślę, że kojarzą. Taki samochód był na przykład w tym filmie i właśnie jest stylizowany na tą wersję. A to jak już dokładałeś, nie chciałeś sobie powrzucać poliftowych rzeczy? Właśnie chcę totalnie przed lifta, bo mi się lepiej widzi, nie? Aha, wiadomo, okay. Rzecz gustu, co nie? Tak, tak, jasne, jasne. Co mam jeszcze w planie? Na pewno będzie robiony Black Shadow, czyli te wszystkie srebrne elementy będą zrobione czarne, żeby był taki, jak ja to się śmieję, czarny bandyta. Tu klamki chyba były wymieniane? Nie. Klamki są w oryginale. I one oryginalnie tak wchodziły w takiej wersji kolorystycznej? Tak, tak, bo miały nawiązywać do tego i do tego i do tego. Aha, okej. Co tu jeszcze z ciekawostek? Samochód ma jeszcze bardzo wczesną wersję Cassie, także jak widać są guziczki do systemu bezkluczykowego. Czy to działa? Nie wiem, bo nie korzystam. ale ma. No także tak to wygląda. Nie no, wygląda bardzo dobrze. A jeszcze jak go dopieścić, to już w ogóle gembala. No. To naklejałeś? Tak, to jest naklejka i to jest właśnie producent właśnie tych felg, nie? Aha, okej, tak. Co prawda już właściciel tej firmy nie żyje, ale firma z powrotem się odrodziła. Ale jest to tuner właśnie samochodów firmy Porsche i właśnie długo polowałem na te felgi i udało mi się je zdobyć w końcu. Dużo kosztują takie felgi? Bo to jest 22 cale. 22 cale. No ja kupiłem od też, że tak powiem, miłośnika tych samochodów. Aha. Nie pamiętam. To znaczy, wiesz, nie musisz mówić, ile dałeś, ale tak mniej więcej ile kosztują rynkowo, nie? No gdzieś tak zależy, co kto chce i ile sprzedać. Od 5 do 10 tysięcy. O kurczę, aż taki rozstrzał. One są skręcane, czy tylko są stylizowane? Nie, to jest imitacja. Nie? To jest imitacja, to jest imitacja. To są niemieckie felgi. Chyba. Tak jest, to są niemieckie felgi. Widziałem jeszcze jedną naklejkę na twoim samochodzie, to może opowiesz coś o niej tam z tyłu. Dobrze, zaraz opowiemy. Taka jak troszkę niepozorna, ale jest. O. Slow Motion, tak. Slow Motion to jest nasza ekipa tuningowa ze Środy Śląskiej. Zapraszam do polajkowania strony na Facebooku i na Instagramie. Ogólnie to jest ekipa zajmująca się tuningiem samochodów z naszego rodzimego miasta. Mamy też trochę pojazdów, także jak chcą widzowie, mogą sobie zawsze zobaczyć, popatrzeć. Można nas spotkać na zlotach na Dolnym Śląsku. Teraz na Moto Summer na przykład będziemy, które będzie w Stradomii Wierzchniej, tam grupa pod Milą organizuje, także to jest dość duże wydarzenie na Dolnym Śląsku, także myślę, że jak coś, to można zawsze podejść, pogadać, zbić piątkę z nami. Jasne, myślę, że w tym filmiku dodam jakiś link do waszej tam stronki i tak dalej. Facebooka, tak? Tak jest, dokładnie. Jasne. Dobra, to co, pokażesz jeszcze, co jest we wnętrzu. Na razie ja idę na stronę pasażera, okay. A ty po prostu opowiesz, co tam masz. Dobrze. No dobra, jesteśmy we wnętrzu. Tutaj opowiadałeś, że dokładałeś to drewno między innymi, tak? Tak, dołożone zostały dekory drewniane, włącznie z szufladką. Tu mamy taki cup holder mały. Została wymieniona gałka na drewnianą do kompletu, kierownica do kompletu. Tak jak opowiadałem, ten tunel jest z najbogatszej wersji, z ręcznie szytą skórą. Tutaj można sobie porównać, na przykład tu mam jeszcze z podstawy ten schowek, a tu jest właśnie aha, wersja... czyli wcześniej ten tunel był mniej więcej jak to, tak? Tak, dokładnie chodzi o tą fakturę, co nie? Okej. Okay. Jest to dosyć miękki plastik, ale jednak to jest chyba bardziej plastik, bym powiedział, niż taka skórka, jak faktycznie tutaj jest. Tak, jest różnica, faktycznie. Dokładnie. Co zostało jeszcze wymienione? Został wymieniony oryginalny system grający na Kenwooda. Dlaczego? Ponieważ po latach te radio już nie ma dla mnie wejścia USB, a to jest akurat dla mnie bardzo ważna część. Oczywiście. W samochodzie. Nie gra to najgorzej, ale planuję jeszcze wrzucić wzmacniacz czterokanałowy i zrobić osobny system całkowicie pod wzmacniaczem, żeby to jeszcze lepiej grało. Co tu jeszcze powiem? Nakładki na pedały są z bogatszej wersji założone. Jeszcze mówię, licznik będę sobie tutaj zakładał też z takimi obwódkami srebrnymi i tą ramkę, bo też jest właśnie ramka z podstawy, a chcę właśnie, żeby była z topowej wersji. No i tak to wygląda. I tak sobie powoli to kompletujesz wszystko. Tak jest, dokładnie. Na przykład ten element, dużo ludzi powie, że tu coś powinno być, co nie? Że na przykład kontynuacja tego drewnianego. Tak, a niestety właśnie oryginalnie wychodziło tak i drewna się nie kupi.
O! Ale z drugiej strony przyciski przecież też, tak jak tutaj na przykład są srebrne, taki to zawsze coś tam jest jakieś urozmaicenie. No. Co jeszcze będzie? Mam jeszcze do założenia pod sufitkę w Alcantarze czarnej, bo na razie jest jasna. I z wnętrza to chyba będzie tyle, nie? Fotele są oczywiście w pełnej elektryce z pamięcią. Widać to zawieszenie pneumatyczne z trzema rodzajami wyboru, komfortowego, normalnego i sportowego. Jest duża różnica pomiędzy tymi trybami? Twardość zawieszenia. Lepiej się po prostu na sporcie prowadzi. Co my tu jeszcze mamy? Możemy zapiąć jeszcze reduktor, że możemy w terenie dobrze jeździć i nam się nie zatrzyma po jakimś tam terenie. Bo ten samochód wbrew pozorom jest w terenie naprawdę bardzo dzielnym samochodem i daje radę, gdzie nie jeden SUV po prostu sobie stanie, a ten przejedzie nawet w ciężkim terenie. Co mamy tu jeszcze? Podgrzewane fotele, klimatyzację dwustrefową, tutaj pod klapką mamy jeszcze ukryte właśnie sterowanie dodatkowo. Dobra, bo tu jest jeszcze wyświetlacz jeszcze, tak? Jest jeszcze wyświetlacz. Ja sobie włożę kluczyk, to będzie widać, myślę. Z lewej strony, jak to w Porsche. Dokładnie. O, nie wiem, czy będzie coś tak, widać. Tak, jest, faktycznie. Także tutaj mamy właśnie dwustrefową. To jest siła nawiewu, tu regulujemy siłę nawiewu, a tu regulujemy temperaturę. Okej. Także tak to jest ten system. A tutaj nie masz żadnych map pewnie? Czy wgrywałeś sobie patrzymy, coś? Co my tu możemy wybrać? Tunel radiowy, płytę, telefon, USB, iPoda możemy podpiąć. Kamerę. No myślę, że jakby coś pogrzebał, może i by znalazł. Ale w sumie pewnie nie korzystałbyś z tego chyba. Nie, ja jeżdżę głównie na Google Maps, także, tak jak także nie narzekam. Co jeszcze zbieram? Takie ciekawostki lubię zbierać. Ja na przykład kiedyś sobie takie o coś znalazłem. Znalazłeś i muszę kupić. W sumie to prezent, ale zawsze zbieram takie ciekawostki, co nie? Miałeś już Porsche, czy nie? Nie, to jest moje pierwsze Porsche i właśnie chciałem spróbować, bo chciałem ogólnie SUV-a. Tak. No wiadomo, człowiek już się, że tak powiem, chce statkować powoli i chciałem SUV-a, ale też nie chciałem nudnego SUV-a, na przykład, nie wiem, jak Q7-ka, jak właśnie na przykład Bliźnia czy Tuareg, bo to są samochody, które są po prostu takie jakby siekane od linijki, jasne. A to jest coś innego, co nie? Tak. I tego jest trochę, ale nie ma aż tego tyle, co właśnie tych samochodów typowych bulwarówek takich, nie? No i właśnie dlatego wybór trafił na ten model, nie? W sumie jak Porsche wprowadziło ten model, to było duże poruszenie na rynku. Jak to Porsche SUV-a? Dokładnie. A dzięki temu teraz Porsche istnieje pewnie. Dokładnie, teraz jest tak samo. Na przykład dużo ludzi powie, o co to za ten, kupić gruza do upalania w terenie, bo można ten samochód kupić tanio. Tak, można kupić tanio, tylko że ten samochód utrzymać w dobrej kondycji to jest niestety... Duży koszt już. Duży koszt, bo niestety jest tak, że tak, auta tanieją, a serwis nie tanieje. Dokładnie. I właśnie to jest ta różnica. No to prawda, a wręcz drożej je, bym powiedział. Jeszcze jak przejdziemy do tyłu, mamy tak, taki tutaj podłokietnik z takim schowkiem, jakieś tam klamoty. Sorry, mamy taką fajną roletkę tutaj. Wiadomo, tu kieszenie. Tak. I tutaj jeszcze jakiś... Tu jest jeszcze cup holder. Oczywiście mi się zaciął. Dobra, ale... Bo jak zwykle gniazdo zapalniczki. I pewnie popielniczka, albo nie? Nie, popielniczkę mamy w drzwiach, to są takie dodatkowe. Tutaj masz jak naciśniesz. Aha, okej. A tu jest jeszcze gniazdo? Nie, tu jest tylko ten. I co fajniejsze, w każdych drzwiach masz możliwość sterowania zamkiem centralnym. Ty, faktycznie. Także to jest dość też taki ciekawy, że tak powiem, element. No, faktycznie. W Volvo bym się tego spodziewał, ale nie w Porsche. Jakieś tam wieszaczki, nie wieszaczki. Tak, to tak, były, zapięcia do role. To były jeszcze takie czasy, że właśnie dużo fajnych gadżetów montowali do samochodów, także... Przemyślane rozwiązania także, były. Także była jakaś roletka do szyber dachu standardowo, na okulary pojemnik mamy. O, czyli jest naprawdę bardzo praktyczny i taki ogólnie, rodzinny samochód. Dokładnie, dlatego ja też go kupiłem właśnie z tą kwestią. Aha. No bo nie oszukujmy się, za niedługo jeszcze będzie myśleć o jakiejś rodzinie, a wiadomo, z tuningowca zawsze coś zostaje, także każdy coś chce mieć, nawet tą namiastkę jakąś, także tak to wygląda. Czyli planujesz zostawić ten samochód na trochę dłużej? Tak, bo tak. W sumie skoro chcesz władować tyle kasy w uturbienie... No, to już jest potem... samochód, który będę miał bardzo długo, także nie planuję, żebym zmieniał. Tak, oczywiście samochód jest w gazie, bo przy tym spalaniu to gaz to jest obowiązkowa rzecz. Wiem, że tam miłośnicy marki mogą kręcić nosem, o Porsche w gazie, bo to, bo tamto. Nie stać cię, co nie kupuj Porsche. Dokładnie, na przykład, nie? O to chodzi, no ale ja widzę te pozytywy, że na przykład tankuję sobie 20 czy 25 litrów gazu po 3 zł, a nie po 6 czy po 7 zł dokładnie, za benzynę. Dokładnie. A to, co mi zostanie, mogę sobie zainwestować w jakieś tam modyfikacje, co nie? A
ten silnik, wiesz, czy on jest jakoś odporny na ten gaz? Silnik 3.2 jest właśnie bardzo dobry do gazu, ponieważ ma wtrysk pośredni i toleruje gaz. Poliftowe mają już wtrysk bezpośredni i wymaga instalacji z dotryskiem gazu, z dotryskiem paliwa, benzyny. Także no, to jest mniej opłacalne, ale wiadomo, tam mocy nie ma więcej za dużo, bo to jest raptem 50 koni, 250 w porównaniu do przedlifta, do 290. No to nawet 40 koni w polifcie, także szału nie ma, jeśli chodzi o jakąś moc. Ogólnie, jeśli chodzi o ten samochód w tej wersji podstawowej, to nie ma jakiegoś tam szału, jeśli chodzi o jazdę, bo wiadomo, że oryginalne 4,5 będzie szło jak przecinak w porównaniu do tego, ale za to rekompensuje się tym, że jest mniej awaryjny i jest mniej kosztowny w utrzymaniu. I dźwięk ma też niepowtarzalny. Dźwięk, tak, VR6 ma dźwięk też bardzo ciekawy. Co tu jeszcze? Mamy taką, wiadomo, roletkę. Tutaj pneumatyką nie możesz sterować, nie? Nie, opuszczać. Na przykład samochodu czy podnosić, nie? Pneumatyką mogę sterować, jeśli mam odpalony samochód i zamknięte wszystkie drzwi. Wtedy pneumatyka działa. Okay. Mogę go opuścić i podnieść na maksymalną wysokość. Co my tu mamy jeszcze? Wiadomo, zestaw kluczy, koło dojazdowe i tu jest właśnie zasób. To jest koło dojazdowe, które nie jest napompowane? Tak, bo mamy w samochodzie, zaraz Ci pokażę, co jeśli się nam złapie kapcia. Okej, okay, jeszcze tutaj, widzę tutaj... Tak, to jest zasobnik na właśnie powietrze do pneumatyki. Aha, okej, okej. Także widać. Jakość jest fajna, bo wszystko to jest metalowe. Także... Metalowe i to jest bardzo ładnie wykończone. To miłe w dotyku, naprawdę super. Co mamy jeszcze? Dwa gniazdka 12-woltowe. Po lewej i po prawej stronie, tak. To też tutaj takie schowki, to wiadomo, tam na jakieś narzędzia, jak ktoś jedzie w jakąś trasę czy coś. Co polecam jeszcze dla właściciela tego samochodu? Dla właściciela polecam jeszcze włożyć kable zapłonowe, bo ten samochód ma tak, że potrafi na przykład mieć całkowicie załadowany akumulator, ale potrafi sobie nie odpalić. Czyli ma jakiś lewy pobór? Czego? Nie wiadomo. O, ale to myślisz, że też w każdym egzemplarzu, czy tylko w twoim? Bardzo często, jeśli pogadasz z właścicielami tego samochodu, włożą na przykład albo odpalarkę, albo właśnie kable. No ten typ tak ma. A, i trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego. Trzeba się zabezpieczyć, dokładnie. Okay. A lepiej się zabezpieczyć, niż potem płakać. Tak, dokładnie. Dać mu troszkę? No możesz. Więcej niestety nie damy rady, bo samochód ma fabryczną odcinkę ustawioną na 4000, także dźwięk możemy usłyszeć podczas jazdy. Podczas jazdy. Podczas jazdy postaramy się ten dźwięk usłyszeć, tak, także tak. Widzowie jeszcze usłyszą, jak to chodzi. Także. Jasne. To co, jedziemy. Co to jest za skrzynia w ogóle? Bo nie skrzynia jest iSinte R60. Automat z możliwością ręcznej zmiany przy kierownicy. Okej. Okay. Ja w Peugeotie też miałem iZina. No i masz też wiadomo, guziczek pod pedałem, że jak mu depniesz, no to... Kickdown. To masz właśnie kickdowna i możesz mu depnąć, nie? Teraz jesteśmy w trybie normal. Teraz jest właśnie w trybie... Nie, jest komfort. Tak, jeśli chodzi o zawieszenie, to tak, to jest komfortowo. No i dobrze, bo tutaj teraz jest dużo nierówności. A wyjeżdżałeś nim gdzieś poza... Po terenie? No czasem mi się zdarza gdzieś w jakiś teren drobny wjechać. Znaczy wiadomo, nie jakiś tam, że go topię w błocie czy coś, wiadomo, ale szkoda. Jakiś tam właśnie teren to też czasem się wjedzie, nie? Płyty. Tylko tak słychać. 22 cale felgi. To, a wcześniej jakie miałeś felgi? Wcześniej były seryjne 19, które teraz mam na duży. Duża była różnica w komforcie? A jeśli o komfort, to nie ma właśnie różnicy, bo pneumatyka daje to, że ten samochód nie odczuwa aż tak dziur niczego, nie? W porównaniu do mniejszych, większych kół. Są jeszcze wersje bez pneumatyki, ale to się prowadzi jak wóz drabiniasty tak zwany. Aha, okej. Okay. No bo 4,5 pewnie każda miała pneumatykę, czy właśnie też... się zdarzają 4,5 bez pneumatyki. Tak? Oryginalne turbo ma każdy pneumatykę. Aha. I dodatkowo jeszcze może mieć tryb sport do jazdy. Tryb w sensie silnika. Aha, okej. Ale są jeszcze wersje S-ki, a S-ka jest bodajże 340 koni i tam się zdarzają wersje bez pneumatyki i nawet w manualu. O, co jest rzadkością. To już jest rzadkością na pewno, no. Co jest rzadkością, także tak to wygląda. Jeszcze powiem tak, jakby ktoś chciał sobie kupić taki samochód, a jest uczulony na wszelkie jakieś pikanie, no, to niech sobie go odpuści, bo ten samochód pika czasem sam z siebie. Tak, wywalił już parę tutaj jakichś komunikatów, coś z kluczykiem. To jest właśnie ten system bezkluczykowy, że widzi kluczyk i nie widzi. Widzi i nie widzi.
Jasne. No i czekaj, tu już chyba w miarę jest ok, nie? Tu możesz go właśnie, jak chcesz, możesz go przydeptać konkretnie, to usłyszysz ten dźwięk do końca. Śmiało, śmiało. Kurde, jeszcze się kręci. No, fajnie. Także tak właśnie VR chodzi oryginalnie, nie? Jeżeli chodzi o te odczucia takie, wiesz, z przyspieszenia, to nie czuć tego za bardzo, nie? Nie, nie, tak. Bo 3-2 nie jedzie. Nie jedzie jakoś specjalnie właśnie, no. Podejrzewam, że bardzo podobnie do mojego 2.4, możemy to nawet sprawdzić potem. Może to pewnie troszkę lepiej, ale może też przez to, że to jest SUV, to tak nie odczuwam tego, nie wiem. Ja też jestem, nie będę tutaj ukrywał widzów, no. Jestem też przed wymianą łańcucha rozrządu, okay. Bo już łapię błędy na synchro, na wałkach. Dlatego też czasem mu wypadają zabłony. Aha, i wtedy też. Ale też będzie słabo będzie jechał. Zobaczę, jak wymienię łańcuch rozrządu, zobaczę, jak to będzie chodzić, nie? Uh-huh. Jakiś tam się super osiągów też nie oczekuję, ale wiadomo, że będzie trochę lepiej, nie? A co miałeś poprzednie za samochód? Poprzednio miałem Toledo jedynkę z VR6 2.8, które sobie wrzucałem, ten 174 koni Classic. Aha. Jeszcze mam TT-tkę zakutą. Z kutym 1.8 turbo, ale to mówię, to już jest taka typowo zabawka, żeby sobie pojeździć od czasu do czasu i poszaleć, nie? A to już jest właśnie tak dostateczne jazdy na co dzień samochód. Do takiego spokojnego cruisingu. Dokładnie, tak jak mówisz. No, ale jak wrzucisz turbo, to chyba będziesz korzystał z tego. No oczywiście, to jest inna bajka. Daj sobie go jeszcze w tryb ręczny, zobacz, jak sobie możesz ręcznie przytrzymać go. Tu i cyk, i se zmieniasz przy tym. Tutaj? Czy przy kierownicy, albo przy tym. Aha, mogę, tu masz dublowane tak. Przyciski, tak? I teraz dokładnie. Tu mu zrzucasz, tu mu zwiększasz. O! No i teraz to tak, teraz to jest zabawa. Ale on się dobrze trzyma drogi skubane. No, stały napęd 4x4, właśnie typu Torsen, no to tak musi być, nie? Mhm. No nie jest to żaden napęd dołączany i tak dalej, tylko napęd jest po prostu cały czas ciągnie na obie osie. Okej. Okay. Stały napęd na 4, czyli tak? Dokładnie. Nie ma tam żadnych sprzęgieł wiskotycznych i tak dalej, także wszystko jest tak jak w prawdziwej terenówce. Zawrócimy tutaj. Dobrze. Nie będziemy dużo też. Ale bardzo duże lusterka. Jest widoczność świetna, jeżeli o to chodzi tutaj. Dodatkowo masz jeszcze czujniki parkowania przód, tył, także myślę, że to też pomaga dużo. A, to są oryginalne czujniki? Tak, to są oryginalne czujniki. Tak zapytam, coś ze wspomaganiem jest tutaj nie tak? W sensie jest tak, że jak mu dodasz więcej gazu, to będzie lżej chodzić właśnie przez te synchro. Aha, okej, okay, to jeśli, przez to. Jeśli zrobię ten łańcuch, no. I będzie chodził wszystko tak jak należy, wspomaganie będzie chodzić też tak jak należy. Jest to uzależniające. No ten jest, dźwięk, ten dźwięk chce się słuchać. No. Chce się słuchać tego dźwięku, dlatego ten silnik jest tak wyjątkowy. No, kurde. Fajnie to brzmi. Fajnie się trzyma drogi. Fotele są mega wygodne. Fajnie on płynie na tej pneumatyce. Zajebisty samochód. Jeszcze jak go doprowadzisz, to już w ogóle będzie banan. Już teraz jest banan, a co dopiero, nie? No czasem mam, nie powiem, że nie. Nie ukrywam, czasem można się pobawić. Najczęściej to widać na mieście, jak jedziesz miastem, no. I ten silnik ryknie, tak. To normalnie się tak widzi, czasem ludzie aż się boją i się śmiać z tego chce. Ciekawe, jak on będzie brzmiał, jak go uturbisz. No, na pewno będzie brzmiał lepiej, na pewno będzie na przelocie i na pewno będą jakieś zabawki wgrane, typu popsy i te sprawy. To co, jak porobisz to turbo, to się umówimy znowu, co? No możemy się umówić, wtedy będziesz miał inne, będę miał porównanie, inne, nie? Odczucia i zobaczysz, tak, tak. Jak gniata. Docelowo ma być taka moc, żeby po prostu aż tył dosiadał do ziemi. O kurde. A kiedy planujesz to robić? Na razie gromadzę graty, nie? Okay. No to mówię, to są koszty rzędu gdzieś 30-35 tysięcy, jak chcesz to zrobić z głową, bo ja na przykład nie uznaję dania tylko przekładki dystansowej pod głowicę, aha, dwóch uszczelek i tyle. Ja potrzebuję zakuć ten silnik, żeby miał kute korbowody, tak samo jak w Audi mam zrobione. Wiadomo, później idzie przekładka, żeby go odprężyć, wszystkie łańcuchy nowe, panewki Kinga, żeby były wzmacniane, albo ACL, głowica do roboty, turbo właśnie Garetta 660 myślę wrzucić. No i będziemy się później bawić już z tą mocą dodatkową. Kręci się pod samo czerwone. Tak, właśnie to jest fajne. No.
tej ma skrzynia, myślę, że wytrzyma, bo skrzynia jest taka sama jak 4,5 turbo, bo już to sprawdziłem, także... Aha, okej, okay, tak, czyli nie ma różnicy między 3,2 a 4,5 turbo. Znajomy właśnie, od którego brałem części, ma właśnie turbo takie na części i właśnie z ciekawości sprawdzałem, to jest ta sama skrzynia. O! iSyn 60 SN. Dobra, a jakby tak... czysto hipotetycznie posypała się ta skrzynia. Wiesz, jakie to są koszty, jeżeli chodzi o naprawę? Używaną skrzynię można kupić gdzieś za 2000. Czy tak samo? Naprawa nie wiem, nie wiem czy się opłaca, jak mamy tyle używek na miejscu. Tak, tak. To nawet jak wrzucisz taką za 2000 na 2 lata, to i tak się bardziej chyba opłaca niż... Moim zdaniem tak. Co jest jeszcze problematyczne w tym samochodzie, jeśli chodzi o układ przeniesienia napędu? Bywają problemy z podporą wału. Podpora wału jest... jakby to powiedzieć, łączona z wałem na sztywno. Okay. I niektórzy dają do firm, które generują, która regeneracja polega na przecięciu wału na pół i wymianie po prostu podpory. I potem zespawują chyba laserowo ten wał. Zdania są podzielone. Jedni mówią, że to chodzi jak należy, inni właśnie narzekają. Ja na przykład jakbym miał wymieniać wał, to chyba bym wolał kupić nowy po prostu w całości niż dawać do regeneracji. Okay. Bo wiadomo, można to wyważyć, ale też nie ma 100% pewności, że będzie to chodzić tak jak powinno. Także takie jest moje zdanie, no ktoś może mieć inne. Co, zamienimy się i teraz przejedziesz się tym? Ja wiem, że to jest gówno w porównaniu do tego. Nie, w żadnym wypadku. To jest po prostu lepiej zrobiony Touareg. Wiem, że właściciele Porsche zaraz powiedzą, o nie, bo to jest Porsche, bo ma znaczek i koniec. Nie. Tak, tak. To jest lepiej jak wykonany... Jak możesz powiedzieć, że to Volkswagen? To jest lepiej wykonany Volkswagen Touareg i tyle. Jak ktoś się nie zgadza w tej kwestii, no to ma po prostu problem. No ja mam takie zdanie i tyle. To co, dziękuję Ci bardzo, że chciałeś wystąpić, że pokazałeś tą furę i dałeś mi się przejechać. Bardzo fajny samochód i... Czekam jak zrobisz. Będzie zaturbiony. I nagramy wtedy znowu filmik, co? Będzie, oczywiście, nie ma problemu. Będzie zaturbiony. Zobaczysz sobie. Może ci się jeszcze taki trafi oryginalne 4,5 turbo, to sobie po prostu porównam. Jak jedzie 450-konne turbo do zaturbionego 3,2 o mocy gdzieś rzędu 600 koni i więcej. Twoje 3,2 będzie dużo lżejsze z przodu, więc no, powinno lepiej się prowadzić. Właśnie o to mi chodziło. A że znam te jednostki dobrze, no to sobie po prostu zrobię, dlatego wybrałem 3,2, nie? Tam parę lat się przemęczę z tymi osiągami, ale przeżyję. Dobra, to jeszcze raz dzięki. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!